Patrzę, słuchajcie, rozglądam się i dobra, zaczynamy. Cześć kochani, witam się z Wami na moim kanale. Ja jestem Asia, po prostu Asia, jak do mnie piszecie per pani, to czuję się tak staro. Nie piszcie do mnie per pani, ja jestem Asia, mam 33 lata, nie jestem stara. Hello. Tak zaczynam, dlatego że różne są komentarze. I wiecie co, ja wiem, 90% widzów to jesteście Wy kobietki. Ale tak jak kobieta kobiecie potrafi szpilę wbić, to naprawdę chyba nikt inny. Niestety tak jest. Ale z czym ja do Was przychodzę? Przychodzę z siatą. I to będzie film pod tytułem Wszystko za 5 zł. Lumpeksowy, second handowy, tania odzież. Te klimaty. Także już pokazuję Wam, co w tej siacie mam. I dzisiaj wskoczyłam tak o po prostu na spontanie, ponieważ musiałam wysłać jedną paczkę do jednej vintedzianki. No i stwierdziłam, że dobra, jest poniedziałek, na niejednym dziale jest wszystko po 5 zł, więc zajrzałam i coś udało mi się złowić. A teraz właśnie patrzę na górę rzeczy, która czeka na wystawienie na Vinted. Tak swoją drogą, więc różne nowości będą się pojawiać. Zapraszam Was serdecznie oczywiście przy okazji. No i zapraszam też do zostawienia łapek w górę i subskrypcji, kochani. Proszę Was, dla Was to jest nic, chwila, a dla mnie jakby dużo, dużo więcej. No dobra, co ja tutaj mam? Słuchajcie, tutaj tak generalnie to zebrał mi się komplecik. I jak zobaczycie, to ja później po wszystkim pokażę Wam się w tym. I tak dopiero jak dawałam przy kasie, mówię, kurczę, przecież jak to fajnie razem będzie wyglądać. Więc koniecznie musicie to zobaczyć. Nie przewijajcie, oglądajcie teraz. Zobaczcie, co ja tu dorwałam. To jest taka kurtka, bluzka, vintage, no po prostu... Kolory ma obłędne, te kwiaty. Ja wiem, że nie każdemu się będzie podobać, ale to jest taki ciuch, który na pewno, wiecie, to jest ciuch typu w Zarze 200 zł. Spokojnie, naprawdę. Bo jest tak fajny, tak unikatowy, pięknie skrojony. Generalnie ja najpierw myślałam, że to jest po prostu kurtka, ale jak ja pozapinałam sobie te napy, bo tutaj jest zapięcie na napy, to mówię, ej, no hello, przecież to zarąbiście wygląda jako po prostu bluzka, koszula. To jest, nie wiem co za firma, In Fashion, więc nie wiem, to jest taka jeansówka cienka i nie ma też żadnej metki, ale ja w nią wlazłam, więc przypuszczam, że to jest taka emeczka. Ma takie o... Ona jest na nas... Super! Nie będę musiała nawet tego wypruwać. Zobaczymy, czy będą potrzebne, czy nie, ale jestem szczęśliwa, naprawdę. Dawno takiej euforii nie miałam, mówię, kurczę, jak nie będą mi pasować te poduchy, to będę musiała je wypruwać. I otóż nie będę musiała. Także to jest pierwszy ciuch. Pięzyla. Drugi ciuch to są spodnie, jak widzicie, z metką. Rozmiar L, taka firma. Nie każcie mi tego czytać. Bardzo fajne, wide legi, lejące, są świetne. I właśnie, jedyny problem to jest taki, że to jest rozmiar L, a ja jednak L-ką już nie jestem. Ale wiecie co, przyczaiłam, że tu jest szef. A że moja przyjaciółka kiedyś mi mówiła, że jak są spodnie, tak o Ciebie chodzi kochana moja Paulinko, że jak są spodnie z gumą, to zawsze da się coś wymyślić. I ja postaram się właśnie tak też zrobić. Bardzo mi się spodobały. Fajne jest też tutaj to, że one mają takie guziki, taką imitację paska. Naprawdę bardzo fajnie leżą. Zresztą za chwilę zobaczycie. Dwie pozostałe rzeczy i siatkę już rzucam komisyjnie. To jest taki... Takie body, chciałam powiedzieć gorset, ale to nie ma nic wspólnego z gorsetem. To jest takie body w tak obłędnym kolorze. No, naprawdę jest fajne. Słuchajcie, założyłam je na stanik, a później mówię, ale Asia, no spróbuj bez stanika, bo tutaj są fajnie regulowane ramionczka. No więc tak też zrobiłam. No i spróbuję Wam się bez tego stanika pokazać. Mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie. Fajne jest, generalnie to jest taki ciuch dla odważnych bardzo. Ja sylwetkowo nie jestem aż tak bardzo odważna, więc
Wiecie, muszę się zacząć przekonywać. Po prostu muszę się zacząć przekonywać i jestem bardzo ciekawa po prostu, no, czy ja się kiedyś odważę w czymś takim wyjść z domu. To jest medium rozmiar i co to jest za marka, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie ma tu kompletnie nic. No, ale takie kurunkowe cudo. I ostatnie to oczywiście jest typowo asiowy styl. To jest po prostu bluzeczka, którą jak zobaczyłam, mówię, no... No, muszę ją po prostu wziąć. River Island, Slim Fit, XL-ka. Więc po prostu jest duża, obszerna, bardzo fajna. Ma tutaj taki turbo duże wycięcia. Naprawdę jest ekstra. Mam nadzieję, że żadnej plamy nie ma, ale nie przyuważyłam, więc raczej nie ma. Tak, bo dzisiaj wyjątkowo tych rzeczy jeszcze nie brałam, bo dopiero co je kupiłam. Więc macie najbardziej fresh film na moim kanale w ostatnim czasie. I tak, mierzę, pokazuję Wam te wszystkie rzeczy. Zacznę od tej bluzeczki. Ja będę, słuchajcie, dokładnie tak nosić tą bluzeczkę, czyli właśnie czarny top pod spodem, jakiś sportowy. I na przykład biker shortsy, albo jakieś czarne spódenki, ale najczęściej właśnie tak to będzie wyglądać. Fajnie też będzie do jeansowych shortów. No ale to jest mój pomysł na tą bluzeczkę i ja wiem, jest duża, ja lubię takie rzeczy. Ci, co mnie oglądają od dawna, to wiedzą, że lubię. I właśnie. Napiszcie mi, od kiedy ze mną jesteście w komentarzach, koniecznie. A, i jeszcze będę miała sprawę, ale to Wam powiem przy zmierzeniu tamtych rzeczy. Zrobiło się jakby odważnie, nic mi tu nie wyskoczy. Zakładam górę i Wam się pokazuje, no ale tak wygląda po body. Chciałam na szybciocha Wam się pokazać. No dobra, to tak to się ma. Górę założyłam. Jest piękna. I teraz tak, mamy dwie możliwości. Pierwsza. To jest tutaj ten ala pasek sobie wziąć i z przodu zapiąć. I wtedy mamy... O, możemy jeszcze sobie ją dociągnąć. I mamy taką talię. Zobaczcie. Aha, spodnie. Właśnie, jeśli chodzi o spodnie, no to właśnie wide legi czarne. Bardzo fajne. Tutaj mają te zaszywki. I tutaj mamy tą gumę, którą będę próbowała sobie o... w ten sposób zrobić i będzie super. Tak pies obwąchuje, może jakiś piesek był. Eddie Atencjusz, nie wiem czy go widzicie, ale się położył za mną. Dobra, i druga możliwość jest taka, tak mi się przynajmniej wydaje, ale no teraz nie jestem w stanie tego zapiąć, chociaż spróbuję, poczekajcie. Dobra, nie dam rady tego zapiąć, więc druga możliwość jest taka, że możemy z tyłu sobie to umieścić, no i wtedy tak to się prezentuje, też bardzo fajnie. No a trzecia to po prostu, jak mamy coś pod spodem, a że ja mam coś, co akurat pasuje, to możemy to pokazać, może to być topik. Wiadomo, że te paseczki wtedy przełożymy sobie tu. Słuchajcie, motam się jakoś. Tak jak pokazywać i opowiadać, super, ale kurczę, jak już coś opowiedzieć konstruktywnego na temat stroju, który się ma, to dzisiaj niekoniecznie. Może taki dzień trochę jest i o. Ale musicie przyznać, że fajne rzeczy, dobra, zapnę się, żeby czuć się trochę bardziej komfortowo. I słuchajcie, mam do Was zapytanie. Chcielibyście na moim kanale Q&A? Czekajcie, przesiądziemy się tutaj, o, to będzie super. Czy chcielibyście na moim kanale Q&A? Jeśli tak, czyli takie, Wy zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam. Jeśli coś takiego Was interesuje, chcielibyście coś wiedzieć, to koniecznie napiszcie mi tutaj komentarze i w komentarzach, dlatego że dawno nie było takiego filmu, dawno nie odpowiadałam na pytania. W sumie mogą one dotyczyć wszystkiego, bo tak myślę, żeby ukierunkować, ale nie ma to większego sensu. Możecie pytać o cokolwiek, jeśli będzie pytanie, na które nie będę mogła, albo nie będę chciała, albo będzie po prostu niegrzeczne, no to na nie nie odpowiem. Proste. Słuchajcie, szybki, fajny film. Ja chyba taki lubię najbardziej. Dajcie znać, czy Wy również. Udało się bardzo fajne rzeczy znaleźć, bardzo mi się podobają, spodnie muszę sobie dopasować, ale są idealne, dokładnie takich szukałam, będą pięknie wyglądały do krótszych bluzek, których mam sporo, a nie miałam właśnie takich fajnych spodni, one są przewiewne, więc idealne na teraz i zresztą na okres jesienno-zimowy również.
No ale co? Nie przedłużam. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!